Renata Grochal, Onet Opinie, witam państwa. Dzisiaj naszymi gośćmi są wyjątkowo dziennikarze, autorzy bardzo ciekawego cyklu o nepotyzmie i kolesiostwie w spółkach Skarbu Państwa. Edyta Rzemła z Onetu, Jarosław Kopeć z Gazety Wyborczej i przez Skype'a łączy się z nami Maciej Bąk z Radia Z. Witam was serdecznie. Dzień dobry. Ojczyznę dojną racz nam wrócić panie, mówił kiedyś prezydent Andrzej Duda. I chyba jego prośby zostały wysłuchane. Wtedy co prawda chodziło o opozycję, to miał być taki przytyk do opozycji, ale teraz chyba ta ojczyzna dojna jest głównie dla Prawa i Sprawiedliwości. Może Edyta, powiesz o tym, ile wam się udało znaleźć osób z PiS-u, powiązanych z PiS-em, kolegów, rządzących polityków w spółkach? No to jest kilkadziesiąt osób. Ja już nie pamiętam dokładnie, czy tych osób było 30 czy 40, natomiast było ich bardzo dużo. Ale ty mówisz teraz o spółkach zbrojeniowych. Ja mówię o spółkach zbrojeniowych. Bo generalna liczba to jest na 5 tysięcy stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. 900 osób, które wam się udało znaleźć, to są... Przynajmniej 900. Tak, to znaczy nasze obliczenia polegają na tym, że przeanalizowaliśmy wszystkie osoby, które zasiadają w spółkach Skarbu Państwa, a konkretnie zasiadają w ich zarządach, radach nadzorczych, bądź są ich prokurentami. Także musimy mieć świadomość, że nie wzięliśmy pod uwagę absolutnie wszystkich osób, które pracują, tylko tych, które pełnią funkcje, które ujawniane są w publicznych rejestrach. Tak? Czyli, członkowie zarządu albo rady nadzorczej. Lub prokurenci. To jest rzadsza sytuacja, ale też prokurenci. I tych osób było około 5000 i spośród nich w przypadku około 900 wskazaliśmy powiązania z aktywnymi politykami Prawa i Sprawiedliwości lub tymi osobami związanymi z PiS-em, czy szerzej pojętą Zjednoczoną Prawicą. Poszczególne wpływy poszczególnych polityków liczą po kilkadziesiąt nazwisk. W przypadku premiera Morawieckiego to jest ponad 100. Natomiast łączna liczba, którą w tej chwili mamy, to jest przynajmniej 900. Mówię przynajmniej dlatego, że pajęczyna spółek Skarbu Państwa czy spółek państwowych, właściwie może nawet należałoby powiedzieć, jest bardzo skomplikowana i nie opanowaliśmy jej jeszcze w całości. Jeszcze pracujemy, także spodziewam się, że ta liczba będzie mogła rosnąć. Edyta ma opinię Błaszcza Koloszki, czyli ekspertki od ministra Błaszczaka, szefa MON-u. I wytłumacz naszym widzom, dlaczego szef MON, minister obrony, człowiek, który zajmuje się bezpieczeństwem państwa, obsadza Pocztę Polską, bo tam jest jeden z jego najbardziej zaufanych ludzi, Tomasz Dzikot. Już opowiadam. Historia Mariusza Błaszczaka, który jest baronem, ewidentnie jest jednym z takich baronów PiS-u i spółek, to nie jest historia długa, jak w przypadku na przykład Mateusza Morawieckiego czy Joachima Brudzińskiego. To jest historia, która zaczyna się w 2018 roku, kiedy minister Błaszczak przychodzi do MON-u i zastępuje Antoniego Macierewicza. W MSWiA jego ludzie jeszcze nie sięgają po synekury w spółkach. Gromadzą się wokół niego w urzędzie albo po prostu z nim współpracują jako z politykiem. Natomiast taki skok na kasę to jest rok 2018. I tutaj też ważna uwaga. Wcześniej spółki zbrojeniowe podlegały pod Ministerstwo Skarbu Państwa. Nieistniejące już, dziś zastąpione Ministerstwem Aktywów Państwowych Jacka Sasina. Natomiast Antoni Macierewicz, który doskonale zna arkana polityki i to, jak się kupuje lojalność współpracowników, postanowił doprowadzić do tego, że zbrojeniówka zostaje przeniesiona pod Ministerstwo Obrony. Co jest oczywiście patologią, dlatego że MON ma wpływ na spółki, od których kupuje wojsko, więc nie ma takiej zdrowej konkurencji. Natomiast Antoni Macierewicz i jego ludzie w spółkach zbrojeniowych, łagodnie rzecz ujmując, nabroili. Pamiętamy ostatni akord, czyli Misiewicza Bartłomieja, który chciał wskoczyć do polskiej grupy zbrojeniowej na intratne stanowisko, no ale już mu się to nie udało.
I wtedy Sasin postanowił jednak odebrać te spółki zbrojeniowe z MON-u i przenieść je do aktywów państwowych i zrobił to. Konsekwencja było to, że Błaszczak został z niczym. Czyli został z urzędem Ministerstwem Obrony, ale bez spółek. Czyli nie mógł już nakarmić, można powiedzieć, swoich ludzi, swojego otoczenia. I tutaj wykorzystał wpływy swoje, które miał polityczne u prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Został zawarty między nim, Sasinem, a Kaczyńskim taki kompromisowy układ, polegający na tym, że spółki zbrojeniowe trafiają do MON-u, zostają w Ministerstwie Aktywów, ale wpływ na obsadę kadrową ma jednak minister obrony, czyli Błaszczak. Ten okres, czyli 2018-19, to był okres tej przepychanki. I dziś z ujawnionych maili, mających pochodzić ze skrzynki ministra Dworczyka, wiemy, że w tym takim pustym dla Błaszczaka okresie trafiły mu się na otarcie łez, trafiła mu się Poczta Polska. W ramach podziału łupów. W ramach podziału łupów. I ta Poczta Polska to była taka, taka spółka na otarcie łez. Zbrojeniówka jest znacznie większa, ma pod sobą dziesiątki spółek córek, spółek zależnych i tak dalej. A tutaj Poczta. Nie mała spółka, do obsadzenia sporo stanowisk, ale jednak nie PGZ. No ale w sprawie tych wyborów kopertowych prezydenckich okazało się, że to jest spółka kluczowa. Ale chciałabym zapytać naszego gościa z Radia Z, Macieja Bąka, o to, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście podzielili się jakieś strefy wpływów, jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa. Bo z tego waszego cyklu wynika, że konkretne osoby obsadzają konkretne spółki swoimi ludźmi, którzy pomagają im w kampanii i później oni im się w ten sposób odwdzięczają tymi stanowiskami. To znaczy ja, jeśli chodzi o mój udział w tym całym przedsięwzięciu, to chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że my się dzieliliśmy jakoś tymi spółkami. Mi się akurat trafiły, jako że jestem z Trójmiasta, takie spółki, które są mniejsze, nieznane, często ludzie nie mają nawet zielonego pojęcia, że istnieją. I kiedy na początku myślałem, a to nie są takie znane, medialne, pewnie nie będzie tam nic ciekawego, to się okazało, że właśnie jest tam bardzo ciekawie, ponieważ właśnie w takich nieznanych spółkach, może troszeczkę poza okiem opinii publicznej, można znaleźć nazwiska bardzo ciekawe. Czasami takie, które gdzieś się medialnie przewinęły, potem zostały schowane, i okazuje się, że w trakcie takiego poszukiwania, jakiego dokonaliśmy, można takie nazwiska wykopać. Ja na przykład, analizując spółki córki Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku, natrafiłem na taką spółkę córkę. Pewnie państwo nie wiedzą, że taka istnieje. Straż Ochrony Portu Gdańsk. Odnalazłem tam takiego pana Mariusza Romana, który był swego czasu dyrektorem programowym Radia Gdańsk, ale stracił stanowisko po tym, jak w środku nocy napisał maila, w którym polecił zwolnić dwóch dziennikarzy. Tłumaczył o jednym. Jego ojciec pracował w PRL w marynarce wojennej w czasie zniewolenia ojczyzny, więc nowej rzeczywistości nie rokuje obiektywnego przekazu informacji. Wtedy ten pan stracił stanowisko w radiu, natomiast już wtedy był w Radzie Nadzorczej Straży Ochrony Portu w Gdańsku, dalej w niej zasiada. Mamy też na przykład takie osoby, które, tutaj też posłużę się przykładem gdańskiego portu, które zasiadają już od wielu lat, od 4 lat. Pan Piotr Kenik, który jest działaczem PiS-u z Gdańska, zasiada. Jak analizowałem, to tak nie do końca politycy się przyznają, kto akurat jego obsadził, kto to jest i tak dalej, ale
zasiada i pracę zachowuje, ale że trzeba też zwrócić uwagę na to, że te ciekawe nazwiska, one się wymieniają. To też widać taki proces, że być może ktoś już wykonał swoją misję, być może już odpowiednio zarobił. Z różnych powodów są dokonywane zmiany w tych radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Na przykład w Polskim Rejestrze Statków chciałem wam powiedzieć o tym, że na przykład tam w Radzie Nadzorczej zasiada pan, który szefuje jednemu z klubów Gazety Polskiej. Ale przed wejściem na antenę sprawdziłem i okazało się, że już nie zasiada w tej radzie, za to zastąpił go pan, który no, ma w CV od czasu przejęcia władzy przez PiS chyba z 8-9 spółek Skarbu Państwa. Aktualnie między innymi jest to Fundacja Energia czy Stocznia Nauta. Także mnóstwo ciekawych tutaj zjawisk się pojawia. Widzę też na przykład wciąż osoby, które zostały obsadzone za czasów porozumienia w koalicji i nadal jeszcze w tych spółkach są. To jest też bardzo ciekawe. Czy dotknie ich czystka, czy powiedzmy nastąpił jakiś taki małe takie wchłonięcie? Jeszcze miotła ich nie dosięgła. Natomiast albo zostali, tak jak na przykład, no nie wiem, pan Karol Rabenda, szefowo Międzynarodowej Korporacji Gwarancyjnej, jako działacz porozumienia, natomiast potem, jak wiem, przeszedł na stronę Adama Bielana, a w Radzie Nadzorczej tej korporacji jest inny pan, który z porozumienia został tam umieszczony. Nadal tam siedzi, więc pytanie, czy jest porozumienia, czy jest już może z Republikanów? No kto wie. Maćku, ale chciałam cię jeszcze zapytać o to, o te wymiany właśnie kadrowe, bo eksperci, którzy analizują sytuację w spółkach Skarbu Państwa, mówią, że tempo zmian i liczba osób, które się wymieniają na tych stanowiskach w ciągu tych ostatnich 6 lat jest bezprecedensowa. Czy te osoby mają jakieś kompetencje, które ty analizowałeś, te przypadki? Czy to są ludzie kompetentni, czy to są osoby z politycznego rozdzielnika, które dostają stanowiska w spółkach w ramach jakiegoś podziękowania za pracę w kampanii, czy po to, żeby na przykład składały się na pieniądze dla partii politycznej ze swoich wynagrodzeń, bo wiemy, że takie mechanizmy też funkcjonują. No właśnie, rozdzielmy tutaj dwie sprawy. Kryteria i kompetencje, bo cały czas politycy PiS-u odpowiadają pytani o tę sytuację ze spółkami. Wszystko jest zgodnie z prawem, te osoby spełniają kryteria, czyli wszystko jest okej. Okay. No te kryteria polegają na przykład na wykształceniu na studiach MBA, które no, zdewaluowało się strasznie w ciągu ostatnich paru lat. Można tak naprawdę zaocznie je skończyć właściwie bez specjalnego udziału własnej osoby. Teraz wyrastają jak grzyby po deszczu takie właśnie uczelnie bądź pseudouczelnie, które takie studia oferują. Więc jeśli chodzi o kryteria, no to tutaj oczywiście wszystko jest zgodnie z prawem, no raczej trudno by było obsadzić kogoś w Radzie Nadzorczej, no przy naruszeniu tych wymogów formalnych, no bo wtedy byłoby to takie otwarte złamanie prawa. No jeśli chodzi o kompetencje, no ja widzę na przykład, analizuję to będzie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu w Radiu Z pojawi się taka publikacja na temat no, jednej ze spółek, nie będę teraz zdradzał jakiej, w której tak naprawdę w trakcie jednej nocy nastąpiła wymiana Rady Nadzorczej o 3 osoby. Żadna z tych osób nie ma ukończonych 30 lat. Z czego niektóre naprawdę są no, juniorami, można powiedzieć. No i można sobie tylko zadać pytanie, czy nagle pojawiła się potrzeba tak wielkiej wymiany osób na młodsze, czy też coś się zadziało, była potrzeba obsadzenia. No wszystko to trochę jesteśmy w stanie ustalić, a trochę jest w fazie domysłów, więc tutaj no, dużo pracy za nami, a myślę, że jeszcze więcej przed nami. Czyli te młode osoby może w ramach programu Pierwsza Praca trafiły do tych spółek, dostawały stanowiska. Natomiast zdaje się, Misiewicz powiedział, że no przecież ci młodzi ludzie muszą gdzieś zdobywać doświadczenie. Oczywiście, tylko dlaczego od razu na kierowniczych stanowiskach, gdzie muszą podejmować decyzje dotyczące często całych gałęzi biznesu. Mam pytanie do Edyty. Jarosław Kaczyński zasłynął w czasach AWS-u jako twórca takiej maksymy TKM, czyli teraz brzydkie słowo tutaj my, jako on opisał w ten sposób to, co się działo w spółkach za czasu AWS-u, czyli ten skok na stanowiska. Czy twoim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość rozwinęło twórczo tę metodę, czy przerosło AWS?
Moim zdaniem znacznie przerosło. Kiedy zaczynaliśmy pracę nad tym projektem dużym, nie spodziewaliśmy się wielu rzeczy, które tam odkryjemy. I siedząc z Marcinem, wyrwałem, analizując obsadę spółek zbrojeniowych, natrafiliśmy na po prostu zjawisko, które nas bardzo zaskoczyło. Mianowicie w tych spółkach zbrojeniowych znalazła się cała rzesza ludzi, którzy są również urzędnikami państwowymi, czyli dyrektorów departamentów Ministerstwa Obrony Narodowej. Czyli minister Błaszczak z jednej strony sobie zatrudnia ludzi w urzędzie, czyli w ministerstwie, a z drugiej strony, no, w związku z tym, że mają tak niskie pensje, pozwala im dorabiać w radach nadzorczych nawet kilku spółek. To jest coś zupełnie niebywałego. Ja Ministerstwem Obrony zajmuję się już prawie 20 lat i nie pamiętam, żeby większość dyrektorów departamentów dorabiała w spółkach Skarbu Państwa, w radach nadzorczych. No, były oczywiście pojedyncze przypadki, one się zdarzały, często kończyły się jakimiś dużymi aferami i dymisjami. A teraz wszyscy załóżnicy pana ministra sobie dorabiają i właściwie nikt nie widzi w tym problemu. Ale słuchajcie, bo to jest tak, że od wielu lat prowadzimy dyskusję o tym nepotyzmie. Ja sobie przypominam czasy, kiedy PSL było w koalicji, okazało się, że tam rodzina wicepremiera Pawlaka pracuje w spółkach i on mówi, no jak to, ale przecież oni gdzieś muszą pracować. Wtedy się pojawiły takie pomysły, żeby może tutaj jakoś odpolitycznić te spółki, żeby był komitet nominacyjny. Oczywiście działacze zablokowali pomysł, to był bodajże pomysł Jana Krzysztofa Bieleckiego. Działacze zablokowali ten pomysł i teraz Prawo i Sprawiedliwość właściwie skorzystało z mechanizmu albo też no, multiplikowało czy rozwinęło mechanizm, który już funkcjonował. Co zrobić, żeby tę sytuację naprawić? Ja uważam, że w ogóle też bardzo znamienne i też kontynuując trochę odpowiedź Edyty, znamienne jest to, że my dzisiaj interpretujemy przez politykę przez te spółki. To znaczy warto zauważyć, że kiedy zastanawiamy się, dlaczego Paweł Kukiz zagłosował tak czy inaczej, albo zastanawiamy się, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy po problemach Gowina, to naturalnym miejscem, w które patrzymy, są spółki, dlatego że mamy wrażenie, że to jest taka przestrzeń, w której będzie widać zmiany i widać będzie tarcia. Oczywiście jest tak, że sądząc w sprawach związanych ze spółkami Skarbu Państwa, no politycy trochę są sędziami we własnej sprawie, tak? To znaczy usztywnienie systemu rekrutacji i nominacji na stanowiska w spółkach Skarbu Państwa nie jest na rękę politykom, no bo będą mieli ograniczone możliwości używania ich jako mechanizmu albo opłacania kogoś, albo załatwiania jakichś spraw. Ale to, co jest moim zdaniem jeszcze trochę bardziej z mojej perspektywy istotne, to to, że wtedy, kiedy ludzie o rozmaitych kwalifikacjach, ale niekoniecznie eksperci od zarządzania wielkimi spółkami, wchodzą do ich zarządów i rad nadzorczych, to, że oni płacą część swoich pieniędzy na kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, o czym pisaliśmy kilka lat temu i to jeszcze nie jest taki poważny problem. Te kwoty, które oni mogą przelać, nie są tak ogromne w skali czegoś takiego jak kampania wyborcza. To jest moim zdaniem odrobinę mniej istotna sprawa. Istotne jest to, że powstają w tych spółkach Skarbu Państwa realnie nowe elity. To znaczy każdy system polityczny do tego, żeby trwać, potrzebuje elit. Potrzebuje menedżerów, potrzebuje przedsiębiorców, którzy mają pieniądze. Potrzebuje po prostu środowiska. To są tysiące ludzi, którzy są potrzebni do utrzymania takiego systemu. I PiS, eksploatując swobodę w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa, to właśnie robi. I moim zdaniem to jest problem dalece głębszy niż pozostałe rzeczy, nad którymi się zastanawiamy, bo oczywiście jest to skandaliczne, jeśli osoba bez kompetencji dostaje do zarządzania firmę, która jest warta bardzo duże pieniądze, zatrudnia masę ludzi i jest kluczowa dla polskiej gospodarki często, bo masa tych spółek to są ogromne giganty w skali polskiej gospodarki. Ale drugą kwestią jest to, że w ten sposób
twardza się system i moim zdaniem politykom nie będzie zależało na tym, żeby tak naprawdę coś z tym zrobić. Czyli na przykład Daniel Obajtek, jak rozumiem, bo z jednej strony jest to wielka spółka, z drugiej strony jest to osoba, która awansowała bardzo za czasów PiSu, bo z wójta niewielkiej gminy Pcim stał się prezesem PKN Orlen. Ale moim zdaniem najważniejszym aspektem sprawy Obajtka i Orlenu w ogóle, tak naprawdę sam Obajtek jest oczywiście bardzo istotną rzeczą, ale istotna jest, powiedzmy, biznesowe otoczenie tych spółek. Czytaliśmy o firmie dostarczającej produkty na stację Orlenu i przypuszczam, że tak jak mówię, nasze śledztwo jeszcze trwa i masa ludzi jeszcze nad tym pracuje. Jednym z kolejnych etapów, którymi chcemy się zająć, są powiązania spółek Skarbu Państwa z sektorem prywatnym. Bo może się okazać, że pensje prezesów czy członków zarządu zbledną, jeśli zobaczymy, dokąd trafiają pieniądze na zaopatrzenie stacji benzynowych, statków. Ja sobie przypominam właśnie taki dowcip, który krążył na Nowogrodzkiej, że Jarosław Kaczyński decyduje nawet o tym, kto sprzedaje parówki na Orlenie. Tak, ale też jest tak, że akurat wczoraj pomagałem innej osobie przy materiale poświęconym spółkom energetycznym, ale też spółkom otaczającym PZU. I tam też widać ciekawe zjawiska polegające na tym, że akurat PZU jest taką spółką, w której chyba każdy musi mieć swojego człowieka. No właśnie, jest tam między innymi pani Małgorzata Sadurska, która zarabia dziennie 6200 zł. To jest dosyć spora kwota, biorąc pod uwagę, że ta pani trafiła do zarządu bez większego doświadczenia w biznesie, no mówiąc wprost, bez żadnego doświadczenia w biznesie. Ale to, co widać w siatce PZU, to moim zdaniem najciekawsze, bo też kiedy mówimy PZU, to wydaje się, że mówimy o jakiejś jednej firmie, tak? Tak naprawdę jest feria spółek, tak? To jest Link 4, to jest PZU Życie, kilka Link innych. Link 4, czyli żona ministra Ziobry, Patrycja Kotecka. No tutaj przynajmniej zarząd. Powiązanie rodzinne bardzo łatwo sprawdzić, tak? To jest atut tej sytuacji, ale to jest ogromna siatka spółek. I mapując tę siatkę do materiału, który opublikowaliśmy już dzisiaj, no, zaobserwowaliśmy, że PZU wygląda w tej chwili jak tort podzielony porówno na kawałki. Każdy musi mieć jakiegoś człowieka w PZU najwyraźniej. Znaleźliśmy powiązania z prawdopodobnie każdym politykiem, którego wcześniej usadziliśmy w sieciach i w sieciach wpływów któregoś z polityków. No właśnie, można tam odnaleźć nie tylko ludzi ministra Ziobry, ale też chyba Mateusza Morawieckiego, tak? Tak, znajdujemy tam wpływy związane ze wszystkimi osobami. Jest tam między innymi osoba, którą Mateusz Morawiecki zna jeszcze z WBK. No bo pamiętajmy też, że kariera Mateusza Morawieckiego jest stosunkowo krótka w polityce. W związku z tym wiele osób, które przyniósł ze sobą do polityki, to są osoby, które zna jeszcze z sektora bankowego. Także mamy do czynienia z takimi przepływami osób, które wcześniej zajmowały stanowiska w bankach. Nie mam pewności co do tego, jakie mają kwalifikacje. Przypuszczam, że mogą mieć całkiem wysokie, ale to pokazuje też przenikanie się prywatnego biznesu z sytuacją publiczną. Tak? To znaczy ten ruch menedżerów i obrotowe drzwi mogą nam w przyszłości narobić poważnych problemów. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy mogli czytać, słuchać waszych publikacji na ten temat. Szczególnie mnie zaciekawił wątek właśnie tych wpłat przez osoby zatrudnione w spółkach z polecenia partyjnego na kampanie wyborcze. Słyszałam, że ma być taki tekst też opublikowany. Niestety musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia.